Arcybiskup Gądecki dziękuję za modlitwę i życzliwość. Arcybiskup Stanisław Gądecki dziękuję za wyrazy życzliwości i modlitwę. Przewodniczący KEP arcybiskup Stanisław Gądecki, u którego w sobotę potwierdzono zakażenie koronawirusem, podziękował za wyrazy życzliwości i modlitwę. Wypowiedź metropolity poznańskiego pojawiła się w poniedziałek w mediach społecznościowych. Poznańska kuria poinformowała w sobotę, że u przebywającego od kilku dni w kwarantannie hierarchy testy potwierdziły koronawirusa. Jak podkreślono, przewodniczący KEP pozostaje w izolacji domowej, jest osłabiony, ale czuje się dobrze. W poniedziałek 19 października w mediach społecznościowych opublikowane zostały podziękowania arcybiskup Gądeckiego za wsparcie. Bardzo dziękuję wszystkim za nadesłane w ostatnim czasie wyrazy życzliwości i modlitwę w mojej intencji. Dla człowieka, który nagle musi się odizolować od świata, każdy przejaw wsparcia jest niezwykle ważny, pomaga pamiętać, że nie jest sam, powiedział arcybiskup Gądecki. Jak dodał, w ostatnich dniach widać przyrost liczby osób zakażonych koronawirusem. Chciałbym wszystkich zapewnić, że modlę się za was, łączę się z wami w tych niełatwych okolicznościach, modlę się też za wszystkich, którzy doświadczają szczególnych trudów oraz za tych, którzy martwią się o los swoich bliskich, powiedział. Arcybiskup Gądecki przypomniał też, że w niedzielę wspominany był świętego Łukasz, patron służby zdrowia. Przy tej okazji wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, wolontariuszom i pracownikom medycznym życzę dużo sił fizycznych i duchowych. Aby wasza praca cieszyła się szacunkiem i wdzięcznością ze strony innych, życzył przewodniczący KEP. W środę kuria poinformowała, że arcybiskup Stanisław Gądecki jest na kwarantannie w związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa sekretarza generalnego KEP biskup Artura Mizińskiego. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono w środę także u biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Szymona Stułkowskiego.